No siema, wracamy do vloga z Rąsi, tym razem sobota, nie wiem, który dzisiaj jest, 7, tak, 7 w sumie, 7 kwietnia, i co, po śniadanku już nie nagrywam dzisiaj dnia jedzenia, bo to w sumie jakoś mega mocno się u mnie nie różni aktualnie. Kalorykę będę starał się zachować już chyba tak do zawodów, tak, te 3600 kalorii. O, gdzieś tutaj może ewentualnie wrzucę gdzieś tam makrosy, jak to wyglądało ze śniadaniem i tak dalej. Z dzisiejszym posiłkiem, pierwszy i drugi posiłek. W sumie drugi jeszcze będzie mnie czekał. Lecę na treningi, na siłownię, a potem wyjazd do Wawy, żeby w Warszawie zrobić przedostatni trening ciągów już na sztandze, które będzie też na zawodach, czyli na sztandze Elejko, z talerzami Elejko i tak dalej. Zobaczymy, jak to pójdzie, bo parę rzeczy boli. Nastawienie ujdzie, ale to ciągi to jest taka zawsze jedna wielka niewiadoma. Tydzień temu było mega słabo z samopoczuciem, a finalnie wyszło niespodziewanie dobrze, więc jak dzisiaj pójdzie to samo co tydzień temu, tylko że na sztandze Elejko, czyli 290, to będzie bardzo fajnie. 295 byłoby super. Zobaczę, jak pójdą serie dożywkowe i wtedy sobie zadecyduję. No i też zobaczymy, jak z chwytem, z zamkiem to będzie wyglądało. Dobra, nabijam kroczki i lecę dalej. Dobra, taki oto gotowiec tuż przed treningiem, wjeżdża z Carrefoura na szybko, ale cóż, nie chciałbym się samemu robić takiego całego spaghetti, a makroski całkiem spoczko. Dobra, jeszcze takie małe podładowanie wjedzie tuż przed treningiem, ale też będzie ostatnie, no musi być coś słodkiego po obiadku, czyli wjeżdżają lindorki. Lecę do Wawy i jeszcze przed treningiem pewnie jakieś tam kreatynka, cytrulina, betalanina i energolek wleci. To już do zoba na siłce. Dobra, udało się dotrzeć. Nowiutki Zdrofit for Vola i to właśnie tu będzie sztanga Elejko podobno i cały sprzęcior. Zobaczymy, jak to wygląda. Ślepy. Kurwa, ślepy. Jest. O, poczuszki. Kurwa, ile tego? Dla ciebie, jedno dla mnie. Okej. To ty pewnie wiesz, skończysz, a ja dopiero będę zaczynał. Eska, to moja. No, dobrze. Czy jest jedna czerwona, jedna jest czerwona? O, to jest ta sztara. Kurwa, zawodnik. No, bo mieliśmy jeszcze trochę. Zajebiste. A, to jest z poprzednich zawodów? No. O, sztos. A to jest Eleczka. Okej. Okay. Ty to będę miał chyba z każdych. No, bo na poprzednich nie ma. Ta jest większa. Troszkę Eleczka. Kurwa, to zobaczę, która będzie bardziej fitowała dzisiaj. Też jest Elka. To jest chyba... Proszę, jako piękna sztyfa Elejko, wszystko Elejko. Sztangunia, pomościk.
No dobra, ja już po treningu. Parę słów tak dosyć na świeżo. I co, no poszło tak jak, niestety tak jak się obawiałem. Czyli w miarę było ok z rana, w miarę się dobrze czułem. Ale już teraz, że przeczułem, że tak mi ciśnienie podbija na banie, że to masakra od razu. Przy 70-120 kilo byłem już cały czerwony na twarzy, delikatnie to mówiąc. Więc przetylanie z całego tygodnia wzięło górę, no i nawet idealnie wyspanie jednego dnia no tego nie zmieni. Muszę troszkę zmodernizować trochę swój plan treningowy, żeby więcej tej świeżości było, bo na ciągach to się mocno odbija. Nawet piękna koszuleczka mocy z Pylytyraf nie dała mi siły na te 2,9 dzisiaj. Poszło 270 na raz, 5 takich jedynek. No i tyle, no dwa razy poszło na zamek, 3 razy w paskach, bo już robiły się jakieś takie odciski, że myślałem, że zaraz sobie zerwę odcisk. No. Tyle. Dobra, i tak na szybko dwa ostatnie posiłki, ja dopiero co właściwie leciłem, 21, tu trzeba się zaraz kłaść spać, tylko trzeba dojeść. Najpierw tak, na szybciocha jedna tortilka, wrapik, cebulka pod spodem, serek, keczupik i tutaj trzy jajeczka, to wszystko raz do piekacza wleci i to jest taki, powiedzmy, część posiłku, do tego jeszcze na dobicie gdzieś tutaj dwa skry. I ostatni posiłeczek, albo zamienię kolejność, zobaczę. 100 gram płatków i pudding, czyli w sumie klasyk, tak żeby dobić do tych 3,5-3600 kalorii. Ja jutro zobaczę jak tam waga. No, to tyle. Udało się dokończyć resztę treningu. Podzielić właściwie trening na dwie raty. No, już tej drugiej części nie nagrywałem, bo tam nie było za bardzo co. Właściwie zostało, nie wiem, biceps, brzuch i... A, wiosłowanie najpierw w sumie jeszcze. No. No nic. Trening się nie udał. Trzeba lecieć dalej. Spore będą zmiany gdzieś tam w ostatnich 3 tygodniach, właściwie teraz zostały. Tydzień taki mocnego właściwie jeszcze ciśnięcia i później już będą zawody, jedne, drugie, więc trzeba z tej objętości mocno zejść, bo czuję, że to mnie mocno zajeżdża i dlatego nie byłem w stanie tego ciągu dzisiaj nawet oderwać. W ogóle muszę sobie brodę ogarnąć, bo jest już tak długa. Ja właściwie nie ogarniałem od momentu zawodów sylwetkowych, jakby nie było. No, dobra. Wcinam, lecę w spanko. I może coś jeszcze się uda z jutra przywieźć, o ile w końcu coś się uda sensownego podźwigać. To tyle. Dobra, poniedziałeczek w Warszawie. Szybko na wizytę u mojego lekarza, zaraz się wytłumaczę o co chodzi, co i jak tam dalej będzie. Ale tak, brudka też, cały dzień zabiegany. Wiosła nawet już zrobione, wytrzymałościowo. No i co, teraz tylko do lekarza, zalecić troszkę balk i po południu trening siłowy. Dobra, po wizycie, w ogóle dzisiaj jest taki skwal. Krótka koszuleczka. Spodnie długiej się mega poce już. A nic. O, tu jest ślad po wizycie. Bark ostrzyknięty. Już chyba, nie wiem, po raz czwarty może coś takiego. Jakimś tam kolagenem, jakimiś tam lekami, żeby mi się to wszystko ładnie szybciej zrosło. Bo miałem coś, jakiś problem, ale tuż ponad pół roku się bujałem z kontuzją obrąbka stawowego. Ogólnie powodowało to tyle, że nie byłem w stanie tak ręki unieść do góry bez jakiegoś większego dyskomfortu.
aktualnie przy wszystkich statycznych rzeczach jest już bajka. Jedynie co przy jakichś takich dynamicznych, których czułem dyskomfort, co przy overalluby sprawiało mi dyskomfort. Mam nadzieję, że po tym już ostatnim ostrzyknięciu będzie wszystko cacy. I w sumie jak dolecę to przeziębienie, które mnie męczy od 2 tygodni, zrobię wagę, a tu już jest bliskie, do doublifta, to w sumie już chyba nie będzie na co narzekać, jak mi nie pójdzie na zawodach, bo jest w miarę okej, powiedzmy. Zawsze mogło być lepiej. No, zredukować zmęczenie teraz i bawić się dobrze na zawodach. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Tak się mniej więcej prezentują przygotowania, jak do tej pory. Czyli podsumowując, to niedziela, tragedia. Wywalone całkowicie z butów i ciągi, dramat, jeśli chodzi o ciężary i wysyłanie poniżej swoich oczekiwań. No cóż, ale dzisiaj w poniedziałek bark naprawiony. Trening poszedł całkiem spoko. Udało się nawet jakiś tam PR zrobić na dipach. Reszta też całkiem git. Trochę już ucięta, objęta się czuję, że mi to posłuży i te ostatnie ciągi przed zawodami pójdą raczej lepiej, jeżeli nic nie wykrzaczy. Ja się zabieram za tutaj kolacyjkę. O, równiutko teraz leci tak 3600 kalorii. O, powiedzmy gdzieś tutaj ewentualnie wstawię jakieś tam makreski, a jeszcze liczek. No, jedynie co to nie przygrywałem dzisiaj, jak wyglądały treningowo gdzieś tam akcesoria ostatnie. Triceps i allachy gdzieś tam brzuch. I na koniec teraz prawie, że co trening będę starał się robić burpeesy, tak jak robiłem. Kiedy nagrałem to? Chyba w sobotę spróbowałem zrobić. No, całkiem okej to wychodzi. Jedynie za to mały uraz się pojawił i musiałem sobie przypomnieć o takim cudownym specyfiku jak kettlespray. Ponieważ coś zakuło w zginaczu biodra. Ale to taka mała pierdoła. Zawsze musi. No, nie ma jakichś przygotowań takich mocnych bez jakichś tam urazów. Więc póki co odpukać jest całkiem wszystko git. No i to było na tyle na razie z tych przygotowań. Z tych w sumie 3 dni. Sobota tam był dzień luźny. Niedziela miał być mocny, wyszedł słaby. I dzisiaj od nowego tygodnia już wleci całkiem ok. Jutro muszę zasiąść troszkę do planu i trochę pozmieniać właśnie ten plan pod to, żeby jak najwięcej świeżości nabrać. I spróbuję tak samo przygrać jeszcze tam te ostatnie takie te tygodnie. W sumie ten ostatni tydzień będzie taki jeszcze z dużymi obciążeniami, a kolejne to już powinien być taki lajcik. I w sumie od przyszłego tygodnia też nagram i opowiem, jak to będzie wyglądało pod kątem zbijania wagi, bo planuję zostawić sobie takie 4 kilo na ostatni tydzień, co jest dosyć łatwym zadaniem, moim zdaniem, pomimo tego nawet, że ważenie z tego samego dnia, ale to wszystko wytłumaczę już przy okazji kolejnych vlogów, co jak. Więc to by było na tyle i do zobaczenia, do następnego.